Latem 1945 roku cały świat zaczął z nadzieją wybiegać w przyszłość. Po raz pierwszy od 6 lat. Właśnie zakończyła się okrutna wojna, która dla wielu narodów stała się prawdziwym Armagedonem. Europa już świętowała. Trzecia Rzesza skapitulowała. Ich wódz najpierw zażył cyjanek potasu, a następnie palnął sobie w łeb, zamknięty w swoim berlińskim bunkrze. Kilka dni wcześniej Mussolini wraz z kochanką najpierw zostali rozstrzelani, a później powieszeni przez włoskich partyzantów. Najgorsza z wojen właśnie dobiegła końca. Amerykanie na oficjalny koniec swojej wojny musieli jeszcze trochę poczekać, ale jedynie kwestią czasu była kapitulacja ich największego wroga – Japonii. Jankesi mieli już nawet dla nich przygotowaną wielką niespodziankę, a w zasadzie dwie. Czekano tylko na dostarczenie tych przesyłek przez powietrznego listonosza, ale na ulicach amerykańskich miast już świętowano. Jednym z takich miejsc było Chicago. Żołnierze wracali do swoich domów, przywożąc ze sobą nie tylko opowieści o tym, jak tłukli nazistów, ale także pamiątki po nich. Zwykli Amerykanie nie podchodzili jednak do samej wojny tak poważnie jak mieszkańcy większości europejskich miast. Nie wycierpieli tyle, co oni. Nie przekonali się na własnej skórze, czym była niemiecka okupacja, obozy koncentracyjne czy masowe egzekucje. Jednak o ile w czasie II wojny światowej mieszkańcy Chicago mogli czuć się bezpiecznie, to po jej zakończeniu już nie. Okazało się, że wraz z nastaniem światowego pokoju przestępczość w tym mieście gwałtownie wzrosła. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy był niewątpliwie powrót amerykańskich żołnierzy do swoich domów. Choć cała Ameryka witała ich jak bohaterów, ojczyzna nie miała im do zaoferowania zbyt wiele. Młodzi żołnierze po przejściu do cywila nie mogli sobie znaleźć swojego miejsca. Nie było dla nich pracy, a traumatyczne przeżycia odcisnęły w ich umysłach potworne piętno. Zostawieni praktycznie sami sobie, musieli sobie ze wszystkim radzić sami. Niektórym to się udało, innym nie. Wielu z tych chłopców, chcąc tego lub nie, zeszło na drogę bezprawia. Policja w Chicago nie była na to przygotowana. W ciągu następnego roku liczba zabójstw wzrosła o ponad 30%. Rabunki, włamania, napady czy zgwałcenia miały jeszcze gorszą statystykę. Eksperci już kilka lat wcześniej ostrzegali, że po wojnie nastąpi fala przestępczości. Nikt wtedy nie słuchał. Teraz na ich ostrzeżenia było już stanowczo za późno. W Chicago zapanował chaos, jakiego mieszkańcy nie pamiętali od czasów prohibicji, gdy po ulicach tego miasta kroczyli legendarni gangsterzy z Alem Capone na czele. Latem 1945 roku funkcjonariuszy policji w Chicago było za mało, a zbrodni stanowczo za dużo. Dlatego niemal każdą sprawę zabójstwa starano się jak najszybciej zamykać. Bez znaczenia, czy detektywom udało się schwytać sprawcę, czy nie. Tabelki w raportach przedstawionych burmistrzowi musiały się przecież zgadzać. A że czasami w więzieniu wylądował ktoś zupełnie niewinny, no cóż, pech. Najbardziej zadowoleni z tego byli oczywiście wydawcy chicagowskich gazet, którzy zarabiali krocie na krzykliwych nagłówkach. Jednak w tamtym okresie rozpoczęła się seria tajemniczych zbrodni, których miejscowa policja nie mogła już zbagatelizować. A złapanie grasującego w Chicago szaleńca stało się dla władz miasta najwyższym priorytetem. Zanim opowiemy sobie o tej niezwykle ciekawej sprawie z Chicago, przenieśmy się na chwilę na Podlasie. To właśnie tam rozgrywa się akcja nowego sezonu serialu Kruk, który obejrzycie na Kanal Plus Online. Reklama. Kruk jak tu ciemno. To ostatnia część trylogii tej świetnej serii. Produkcja od samego początku zbiera dobre opinie. Dlatego fani sensacyjnych, mrocznych seriali kryminalnych mają duże oczekiwania względem tego finałowego sezonu. W ostatniej odsłonie Adam Kruk, grany przez Michała Żurawskiego, musi się zmierzyć ze swoją prywatną tragedią i własnymi demonami z przeszłości. Pragnie zemsty, za wszelką cenę prowadzi swoje własne śledztwo.
Trzeci sezon, tak jak poprzedni, osadzony jest w Białymstoku i okolicach. Dlatego towarzyszą nam także utwory muzyczne inspirowane lokalnymi brzmieniami Podlasia. Znany kompozytor Bartosz Hajdecki, który skomponował muzykę, sprawił, że ten emocjonalny, mroczny i magiczny klimat Podlasia jest w tym finałowym sezonie jeszcze bardziej odczuwalny. Na platformie Canal Plus Online znajdziecie już pierwsze 4 epizody, a ostatnie 2 finałowe odcinki trafią tam już w nadchodzący piątek, dzień przed Wigilią. Jeżeli więc na zamknięcie udanego roku chcielibyście się zanurzyć w tajemniczą historię z Podlasia, polecam Wam włączyć Kruka. W opisie tego odcinka zamieszczam link, który przekieruje Was bezpośrednio na stronę serialu. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. 43-letnia Josephine Ross miała w swoim życiu 3 mężów. Z 2 pierwszymi się rozwiodła. Trzeci zmarł przed 2 miesiącami. Kobieta od tego czasu toczyła prawdziwą batalię z firmą ubezpieczeniową o wypłatę pieniędzy po jego śmierci. Był tylko jeden problem. Polisa okazała się nieważna, ponieważ jej były mąż sfałszował dokumentację medyczną i ukrył w papierach swoją śmiertelną chorobę. Wdowa miała wielki plan. Chciała otworzyć własną restaurację w Chicago, więc po odmowie wypłaty pieniędzy postanowiła znaleźć sobie nowe źródło utrzymania. I nie chodzi tu o pracę, bo ona nigdy nie pracowała i nie zamierzała tego faktu zmienić. Zamiast etatu zaczęła wypatrywać męża numer 4. Idealnym kandydatem wydawał się być Oscar. Kierowca ciężarówki, który właśnie otworzył swój pierwszy biznes, zakładając firmę transportową. Dobrze zarabiał, więc małżeństwo z nim kobieta traktowała jako szansę, której nie można zmarnować. Gdyby ten plan się nie powiódł, miała w zanadrzu jeszcze 2 innych kawalerów, nie mniej majętnych. Mieszkała z 2 córkami. 21-letnią Mary z pierwszego małżeństwa oraz 17-letnią Jacqueline z drugiego. We wtorek 5 czerwca 1945 roku ich matka jak co dzień wstała wcześnie rano. Zawsze przygotowywała im śniadanie oraz kanapki do pracy. Bo obie jej córki, w przeciwieństwie do matki, nie brzydziły się uczciwym zarobkiem na pełnym etacie. Gdy wyszły z domu około godziny 9, Josephine wróciła do łóżka. Uznała, że nie ma tego ranka nic ciekawszego do roboty. Planowała wstać koło południa, aby przygotować obiad dla młodszej z córek, która zawsze przychodziła do domu w porze lunchu. I tak też było tego dnia, ale gdy tylko 17-latka otworzyła drzwi do mieszkania, zdziwiła się, że nie wyczuła zapachu żadnej potrawy. Zamiast pełnego talerza zastała w domu ogromny bałagan. Przewrócone krzesła, powysuwane szuflady z komody, gazety porozrzucane po całej podłodze w salonie. Tylko jedna myśl przyszła jej wtedy do głowy. Ktoś się do nich włamał. Przerażona dziewczyna zaczęła szukać swojej matki. Nie było jej w salonie, ani w kuchni, w łazience też. Ale wanna wypełniona w 1/3 czerwoną wodą nie wróżyła nic dobrego. Na wodzie wciąż unosiła się należąca do jej matki bielizna. Ostatnim pomieszczeniem do sprawdzenia była sypialnia. Tam Jacqueline dokonała makabrycznego odkrycia. Matka leżała martwa na swoim łóżku. Półnaga, rozciągnięta w niedwuznacznej pozie, jej gardło zostało przecięte co najmniej kilka razy. Wokół głowy miała owiniętą czerwoną sukienkę. Wszystkie 4 ściany sypialni umazane były jej własną krwią, podobnie jak podłoga, zasłony i meble. Dziewczyna z krzykiem wybiegła na klatkę schodową. Zaalarmowani tym hałasem sąsiedzi natychmiast wezwali na miejsce policję. Ci, gdy przybyli na miejsce, nie znaleźli żadnych odcisków palców mogących należeć do sprawcy. Nie było śladów walki ani włamania. Okazało się również, że z mieszkania nic nie zginęło. Brakowało jedynie 2 drobnych monet, które kobieta trzymała w szklanym naczyniu na komodzie. Śledztwo rozpoczęło się od przesłuchania sąsiadów. Świadkowie opisali nieznanego im mężczyznę, którego widzieli tego ranka w budynku. Sprawiał wrażenie, jakby kogoś szukał. Miał około 35 lat, może 40. Czarne włosy i śniadą skórę.
180 cm wzrostu i nie więcej niż 85 kg wagi. Nowy narzeczony ofiary nie pasował do tego opisu, ale również został przez detektywów sprawdzony. Oskar miał jednak żelazne alibi. Tego ranka był poza Chicago, to nie on. Po 2 miesiącach śledztwo utknęło w martwym punkcie. Policja przyznała, że wciąż nie udało się ustalić ani tożsamości sprawcy, ani jego prawdziwego motywu. Oczywiście szef chicagowskiej policji zapewnił, że śledztwo będzie kontynuowane, ale z powodu braków kadrowych detektywi zajmujący się zabójstwem 43-letniej wdowy musieli zostać przeniesieni do świeższych spraw. Pół roku później o śmierci Josephine pamiętały już tylko jej 2 zrozpaczone córki. Około 10 minut drogi spacerem od apartamentu pani Ross mieszkała 30-letnia Frances Brown. Drobna, brązowo-włosa kobieta właśnie odeszła z armii, gdzie pracowała jako telegrafistka. Przeniosła się do prywatnej firmy na posadę sekretarki. Wynajęty pokój numer 611 na 6 piętrze kamienicy dzieliła ze swoją przyjaciółką. 10 grudnia 1945 roku wróciła do domu około 21:30. Czekał ją samotny wieczór, ponieważ jej współlokatorka wyjechała do narzeczonego. Gdy Frances wchodziła do budynku, portier poinformował ją, że godzinę wcześniej pytał o nią jakiś mężczyzna, którego nie znał. Miał nie więcej niż 40 lat. Ubrany był w ciemny płaszcz i jasny kapelusz. Gdy tylko usłyszał, że pani Brown nie ma, wyszedł bez słowa, nie zostawiając nawet swojego nazwiska. 30-latka nie wydawała się zaskoczona tym gościem. Portier odniósł nawet wrażenie, że się go spodziewała. Jednak tego wieczoru tajemniczy gość już się nie pojawił, a przynajmniej nie wszedł głównym wejściem. W swoim pokoju pani Brown zjadła kolację. Później zadzwoniła do matki, aby potwierdzić, że przyjdzie do niej na święta Bożego Narodzenia i zostanie do Nowego Roku. Po kąpieli położyła się spać. Następnego ranka około 9:00 pokojówka sprzątająca mieszkanie na 6 piętrze usłyszała głośną muzykę dobiegającą z pokoju 611. Zdziwiła się, ponieważ o tej porze lokatorka powinna być w pracy. Przerywając wykonywanie swoich obowiązków, kobieta podeszła do drzwi i zobaczyła, że są lekko uchylone. Czyżby lokatorka zaspała, a potem w pośpiechu wybiegła z mieszkania, zapominając nie tylko zamknąć drzwi, ale i wyłączyć radio? Pokojówka postanowiła wejść do środka i to sprawdzić. Widok, jaki wtedy ujrzała, prześladował ją później do końca życia. Łóżko było skąpane we krwi, która przeciekając przez materac, utworzyła na podłodze ogromną kałużę. Ciemnoczerwone ślady prowadziły prosto do łazienki. 30-letnia lokatorka nie żyła. Jej ciało zwisało bezwładnie na boku wanny. Jej głowa owinięta była w spodnie od piżamy. W szyję kobiety wbity był nóż. Tak głęboko, że jego ostrze wystawało z karku. Przerażona pokojówka zbiegła do recepcji i stamtąd zadzwoniła na policję. Detektywi pojawili się około 20 minut później. Ich pierwsze wrażenia były zgodne. Miejsce zbrodni wyglądało bardzo podobnie do tego sprzed pół roku, gdy zamordowano Josephine Ross. Choć pokój został splądrowany, nic nie zginęło. Nawet złoty zegarek, który wciąż znajdował się na ręku ofiary. Policjanci pomyśleli nawet, że może to być dzieło tego samego sprawcy, a po chwili dokonali kilku odkryć, które zaczęły podważać taką teorię. W przeciwieństwie do 43-letniej wdowy, pani Brown została zabita strzałem w głowę z bliskiej odległości. Na framudze drzwi do łazienki znaleźli wielki czerwony odcisk palca. Choć jedynie fragmentaryczny i nieco rozmazany, był doskonale widoczny i prawdopodobnie należał do zabójcy. Ale na ścianie w salonie czekało na nich coś znacznie dziwniejszego i bardziej złowieszczego.
Wyraźny napis wykonany czerwoną szminką ofiary był oczywistą wiadomością od mordercy. Na litość boską, złapcie mnie, zanim zabiję więcej. Nie mogę nad sobą zapanować. Detektywi zabezpieczyli odcisk palca i sfotografowali napis. Pomimo wyraźnych różnic pomiędzy dwoma zabójstwami, uznano, że są one sprawką tego samego mężczyzny. Podobieństwa pomiędzy tymi sprawami wydawały się zbyt wyraziste. W obu przypadkach zabójca umył ofiarę po tym, jak pozbawił ją życia. Dodatkowo, dość nieudolnie, próbował pozaklejać ich rany za pomocą taśmy samoprzylepnej. Liczono na to, że znaleziony odcisk pomoże szybko wskazać i schwytać szaleńca, zanim dowie się o nim prasa. Dziennikarze byli jednak zbyt dobrze poinformowani, aby nie wykorzystać takiej rewelacji. Już wkrótce pierwsze strony wszystkich chicagowskich gazet wypełniły się wielkimi i złowieszczymi tytułami. Mieszkańcy miasta poznali nowe zagrożenie. Prasa nadała mu nazwę The Lipstick Killer, czyli szminkowy zabójca. Na całe społeczeństwo padł blady strach. Zwłaszcza na kobiety, które musiały zostać same w swoich domach lub mieszkaniach. Sprzedaż dodatkowych zamków do drzwi gwałtownie wzrosła, ale policja była całkowicie bezradna. Jednak strach, który tak gwałtownie zawładnął umysłami chicagowskich kobiet, jeszcze szybciej zniknął. Musiał ustąpić miejsca bożonarodzeniowej atmosferze, która wkrótce opanowała całe miasto. Podczas przygotowań świątecznych stołów nie było już czasu się bać. Tym bardziej, że były to pierwsze święta od zakończenia wojny. Śledczy cieszyli się, że medialna wrzawa ucichła. Dzięki temu mogli oni skupić się na próbach schwytania zabójcy. Jednak w dalszym ciągu nie mieli żadnych tropów. Żadnego punktu zaczepienia. Żadnych podejrzanych. Policjanci po cichu liczyli, że może ich drapieżnik już nie wróci, że szminkowy zabójca jakimś dziwnym trafem przepadnie wraz z odchodzącym powoli do historii starym rokiem, że może wszystko okaże się tylko złym snem. Ale ich ukryte nadzieje okazały się płonne, bo najgorsze miało dopiero nadejść. Państwo Jim i Helen Degnan w Chicago mieszkali od 9 lat. Było to pierwsze ich Boże Narodzenie w tym mieście. Razem z dwiema córkami zajmowali dół okazałego dwupiętrowego domu. Górę wynajmowali rodzinie swoich znajomych, państwu Flynn. Wieczorem 6 stycznia 1946 roku, wciąż jeszcze odczuwając świąteczną atmosferę, Helen odprowadziła do łóżka 6-letnią Susie. W pokoju obok do snu układała się właśnie ich druga córka, 10-letnia Betty. Ferie już się kończyły i następnego dnia dziewczynka miała pójść do szkoły. Koło godziny 3:30 w nocy Helen obudziło coś, co wydawało się być dziecięcym płaczem. Wystraszona obudziła męża. Oboje nasłuchiwali w skupieniu przez kilka minut, ale podobne dźwięki już się nie powtórzyły. Kobieta uznała, że to musiało jej się przyśnić, więc ona i Jim znowu zasnęli. O 6:30 rano matka szykowała śniadanie, gdy ojciec poszedł obudzić swoje córki. Betty trochę się ociągała, ale w końcu podniosła się z łóżka. Kiedy stanął przed pokojem, Susie zdziwił się, że drzwi były zamknięte. 6-latka bała się ciemności, więc drzwi do jej pokoju zawsze zostawały na noc uchylone. Wszedł do środka. Okno było otwarte, a lodowaty wiatr szarpał zasłonami. Spojrzał na łóżko. Było puste. Jim zaczął szukać dziewczynki po całym piętrze. Dołączyli do niego pozostali członkowie rodziny. Zaglądali do wszystkich pomieszczeń. Sprawdzili szafę, a nawet zewnętrzne schody przeciwpożarowe. Helen obudziła swoich sąsiadów z prośbą o pomoc w odnalezieniu córki. Początkowe zdenerwowanie szybko zmieniło się w panikę. Susie zniknęła. W związku z ostatnią krytyką, jaka spadła na funkcjonariuszy po dwóch nierozwiązanych zabójstwach, detektywi natychmiast zabrali się do pracy.
Pierwszą rzeczą, jaką znaleźli w pokoju zaginionej dziewczynki, był list. Leżał pod łóżkiem, prawdopodobnie zdmuchnięty z łóżka przez wiatr. Po jego przeczytaniu okazało się, że ten zapisany z rażącymi błędami kawałek brudnego papieru był w rzeczywistości żądaniem okupu. Przygotuj $20,000 i czekaj na znak. Nie mów do FBI ani policji. Banknoty po $5 i $10. Na odwrocie listu porywacz, również z błędem, zostawił ostrzeżenie. Spal to dla jej bezpieczeństwa. Na zewnątrz policjanci znaleźli przewróconą drewnianą drabinę. Ustalono, że dzień wcześniej została ona skradziona z pobliskiego przedszkola. Detektywi oparli ją o mur budynku. Sięgała idealnie do otwartego okna sześciolatki. Rozpoczęły się natychmiastowe poszukiwania porwanej dziewczynki. Przesłuchano wszystkich mieszkańców domu. Sąsiedzi z góry o godzinie 1 w nocy słyszeli szczekanie psa. Chwilę później na chodniku pod ich oknem rozmawiali dwaj mężczyźni. Odgłos wiejącego wiatru skutecznie przeszkadzał w zrozumieniu tego, o czym mówili. Pani Flynn potrafiła powtórzyć detektywom tylko jedno zdanie. W pewnej chwili jeden do drugiego powiedział, że to chyba najlepszy dom w całej okolicy. Później tajemniczy rozmówcy rozeszli się, a pani Flynn zasnęła. Pokojówka Degnenów zeznała, że 5 minut przed godziną 1, zajmująca pokój sąsiadujący z pokojem sześciolatki, usłyszała przez ścianę głos dziewczynki. Suzy niezbyt wyraźnie, jakby przez sen, powiedziała, że jest już śpiąca. Pokojówka była przekonana, że do dziewczynki przyszła jej matka, by sprawdzić, czy córka już śpi. Często tak robiła, więc nie wzbudziło to podejrzeń przesłuchiwanej. Ale pani Helen stanowczo zaprzeczyła, że wchodziła o tej godzinie do pokoju dziewczynki. Przyznała jednak, że 5 minut później wydawało jej się, że słyszy jej płacz. Nie było wątpliwości, że w tym czasie Suzy stanęła oko w oko ze swoim porywaczem. Dlaczego nie krzyczała, gdy ktoś obcy obudził ją, wchodząc do jej pokoju przez okno? A zamiast tego jedynie poinformowała go, że jest już śpiąca. Czyżby dobrze go znała i zaczęła płakać dopiero, gdy wynosił ją z pokoju? Po apelu do mieszkańców na policję zgłosiło się kilku potencjalnych świadków. Jedni twierdzili, że widzieli kobietę z dzieckiem na ręku, idącą ulicą w pobliżu domu. Inni zauważyli wysokiego mężczyznę z wielką torbą, odjeżdżającego ciemnym samochodem. Żadnej z tych tajemniczych osób nigdy nie zidentyfikowano. Jeszcze tego samego dnia zadzwonił do nas anonimowy informator. Nie chciał nam podać nazwiska, ale miał dla nas ważną wskazówkę. Zasugerował, żebyśmy sprawdzili kanał ściekowy kilka przecznic od domu, z którego porwano dziewczynkę. Natychmiast udaliśmy się we wskazane miejsce. Oświetlali latarkami wszystkie studzienki kanalizacyjne. W jednej z nich trafili na coś, co przypominało głowę lalki z włosami w kolorze blond. Ale to nie była głowa lalki. To była głowa porwanej Suzy. W sąsiednich studzienkach trafiono na resztę ciała, jej nogi i tors, owinięte szmatami i włożone do worków. Kilka tygodni później odnaleziono ramiona dziewczynki. Gdy informacje o tych makabrycznych znaleziskach przedostały się do gazet, szybko ustalono pierwszego podejrzanego. Miejscowy rzeźnik George Catraboni już wcześniej kilka razy był w rękach policji. Najpierw w roku 1939, kiedy przyznał się do bycia słynnym torsowym mordercą, czyli szalonym rzeźnikiem z Cleveland. Później otwarcie mówił, że popełnił 13 morderstw. Ostatni raz aresztowano go tydzień wcześniej, gdy sam zgłosił się na policję, aby poinformować, że to właśnie on jest szminkowym zabójcą. Żadne z jego wcześniejszych przyznań nie okazało się prawdziwe, więc kiedy wyznał, że porwał i rozczłonkował sześciolatkę, detektywi odesłali go do domu z poleceniem udania się do psychiatry. Wraz z nadejściem wiosny, nad szefem policji wciąż wisiały 3 nierozwiązane sprawy morderstw. Każde inne, ale równie makabryczne. Opinia publiczna domagała się głów. Jeśli nie zabójcy, to przynajmniej szefa policji czy prokuratora stanowego, Williama Tuey.
ten ostatni, który planował wkrótce rozpoczęcie kariery politycznej, wiedział, że jeśli szybko nie znajdzie choćby jednego z tych zabójców, jego dni będą policzone. Prokurator stanowy był prawą ręką burmistrza Chicago. Niedługo miał objąć posadę w sądzie okręgowym. Jego ambicje były jednak dużo większe. Chciał zostać kongresmenem, może nawet gubernatorem stanu Illinois. Aby jego plany się powiodły, najpierw musiał zmienić złość opinii publicznej w uwielbienie dla jego osoby. Jak? Wsadzić za kratki zabójcę pani Ross, szminkowego zabójcę lub porywacza małej Suzy, a najlepiej ich trzech. Latem 1946 roku poczuł, że uśmiechnęło się do niego szczęście. Policjanci patrolujący ulice Chicago w okolicy, gdzie doszło do tych trzech głośnych zabójstw, złapali na gorącym uczynku młodego włamywacza. 17-letni William Hirons próbował im uciec. Zapędzony w ślepy zaułek wyciągnął rewolwer i wymierzył w policjantów. Nawet jeśli zamierzał pociągnąć za spust, nie zdążył. Jeden z funkcjonariuszy zaszedł go od tyłu i wspiął się na schody przeciwpożarowe jednego z budynku i trafił go w głowę zrzuconą glinianą doniczką. Młody złodziej padł niczym rażony piorunem. Gdy nieprzytomny leżał później w więziennym szpitalu, pobrano mu odciski palców. Pasowały do odcisków pozostawionych w ponad 130 mieszkaniach przez nieuchwytnego od kilku lat włamywacza. Dodatkowo zauważono, że zdecydowana większość jego włamań miała miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie trzech miejsc zbrodni, którymi od jakiegoś czasu żyło całe Chicago. Zdaniem detektywów mógł to być obiecujący trop. Czyżby 17-latek włamał się także do mieszkania pani Ross, później do pokoju pani Brown? Czy spłoszony przez lokatorki spanikował z racji młodego wieku i postanowił pozbyć się świadków swoich przestępstw? A może także włamał się do domu Degnenów, a znajdując w pokoju 6-latkę, postanowił zarobić na jej porwaniu? Może coś później poszło nie tak, więc zabił małą Suzy? Taka teoria została przedstawiona prokuratorowi stanowemu. On uznał, że wszystko pasuje idealnie. Co więcej, było dla niego jasne, że skoro 17-latek podczas pościgu próbował zastrzelić policjantów, musiał być kimś znacznie więcej niż tylko zwykłym rabusiem. Takich łapano każdego dnia i zwykle nie stawiali oni oporu. Desperację prokuratora mogła oznaczać tylko jedno. Był poszukiwanym przez nich włamywaczem, zabójcą. Prokurator stanowy był przekonany, że istniało ogromne prawdopodobieństwo co do tego, że ten chłopak odpowiadał za wszystkie trzy zbrodnie, o których pisały gazety. Teraz należało tylko znaleźć potwierdzające to dowody. A najlepiej, jakby się także do tego przyznał. Postanowił wywrzeć presję na policję, aby ta jak najszybciej doprowadziła te sprawy do końca. I to wszelkimi dostępnymi środkami. Szef policji wziął sobie do serca zalecenia prokuratury. Polecił detektywom z Wydziału Zabójstw zmusić podejrzanego do wyjawienia prawdy, a zdaniem śledczych prawda mogła być tylko jedna. Ale próbując znaleźć odpowiednie dowody, okazało się, że bardzo trudno jest je powiązać z aresztowanym. Odcisk palca pozostawiony na framudze drzwi drugiej ofiary nie pasował do Billa. Podobnie jak jego charakter pisma nie pasował do napisu na ścianie, w którym zabójca prosił, aby go schwytać. List z żądaniem okupu także napisała inna osoba. Co więcej, Bill był studentem Uniwersytetu w Chicago, więc nie mógłby popełnić tak rażących błędów. Świadkowie opisywali zgodnie, że podejrzany mężczyzna, którego widzieli, miał 35-40 lat. Podejrzany miał 17. Przecież świadkowie nie mogliby się aż tak pomylić. Sekcja zwłok wykazała, że zarówno pierwszą, jak i drugą ofiarę zabiła osoba leworęczna. Tymczasem Bill był praworęczny. Portier, który rozmawiał z mężczyzną szukającym pani Brown, nie rozpoznał na pokazanym mu zdjęciu mordercy. Nie wskazał na Billa.
ku rozpaczy śledczych, nic nie chciało pasować do hipotezy, że schwytany przez nich włamywacz był szminkowym zabójcą lub porywaczem mordercą. Jeśli nie było dowodów, to może wystarczyłoby jedynie przyznanie się do winy. Przecież wiele już spraw rozwiązywano właśnie w taki sposób. Ale co zrobić z podejrzanym, który wciąż uparcie powtarzał, że nie miał z tymi zbrodniami nic wspólnego? Owszem, Bill przyznał się do licznych włamań. Mało tego, był z nich dumny, bo w międzyczasie dorobił się nawet opinii człowieka małpy, czyli najzwinniejszego włamywacza w całym Chicago. Potrafił się błyskawicznie dostać z ulicy do każdego okna, nawet na trzecim czy czwartym piętrze. Bez strachu przeskakiwał z dachu na dach. Z niezwykłym sprytem przechodził po cienkich deskach, które wykorzystywał do pokonywania nawet wysokich murów. Ale nie był mordercą. Tak przynajmniej twierdził podczas przesłuchań, czym wzbudzał nieukrywany, coraz większy gniew u śledczych. Wtedy uznano, że jeśli Bill nie chce powiedzieć prawdy po dobroci, na pewno zmieni zdanie, gdy się go trochę przyciśnie. A słowo trochę dla chicagowskich policjantów nabrało zupełnie innego znaczenia. Bill wciąż przebywał w więziennym szpitalu, gdzie leczono jego uraz głowy po kontakcie z ciężką doniczką. O tym, jak zaczęły wyglądać jego przesłuchania, najlepiej w książce poświęconej tej sprawie napisała Dolores Kennedy. Jedna zmiana policjantów wychodziła z jego sali. W tym czasie na ich miejscu pojawiali się inni. Wciąż pytali: czy nie jest ci przykro? Powiedz nam, jak je zabiłeś. Bóg wie, że to ty, a ty wiesz, w jaki sposób to zrobiłeś. Przyznaj się i uratuj swoje życie. My wiemy, że jesteś winny. Zabiłeś je wszystkie, sukinsynu. Gra się skończyła. Jesteś winny. A teraz powiedz nam w końcu, jak je zabiłeś. Przyznaj się. Ale Bill się nie przyznawał. Pytania policjantów stawały się więc coraz bardziej agresywne. Podobnie jak ich czyny. Jednocześnie zupełnie nie przejmowano się prawami podejrzanego. Bill został pozbawiony dostępu do swojego obrońcy. Nie mógł się także zobaczyć ze swoimi rodzicami. Obiecano mu, że otrzyma na to zgodę, gdy tylko się przyzna. Jednak pozbawiony snu, jedzenia i picia nastolatek wciąż sprawiał wrażenie kogoś, kto nie rozumiał, o co się go oskarżało. Z pomocą śledczym ruszyli dwaj psychiatrzy. Zapewniali, że mają świetny środek, który odświeży pamięć coraz bardziej przerażonego włamywacza. Zaoferowali użycie podczas przesłuchania substancji zwanej fachowo pentatolem sodu. Jego potoczna nazwa, serum prawdy, nie pozostawiała złudzeń, do czego był on przeznaczony. Po podaniu mu tej pomocy, Bill początkowo zaczął pleść głupoty. Nie bardzo wiedział, gdzie jest i z kim rozmawia. Jednak rozumiał pytania zadawane mu przez detektywów. Po 3 godzinach w końcu zaspokoił oczekiwania przesłuchujących. Plączącym się językiem oznajmił, że wie, kto jest zabójcą. To George. Wtedy posypały się pytania. Kim jest George? Skąd go zna? Gdzie on jest? Bill miał odpowiedzieć na wszystkie te pytania. George był postacią, która mieszkała w jego głowie, że czasami przejmował nad nim kontrolę, a kiedy to robił, stawał się śmiertelnie niebezpieczny. I to właśnie on zabił panią Ross, panią Brown i małą Suzy. Dla psychiatrów stało się jasne, że ten tajemniczy George był po prostu alter ego. Ten chłopak cierpiał na rozdwojenie jaźni. Blisko 10 lat później pisarka Lucy Freeman zwróciła w swojej książce uwagę na to, że przesłuchanie z użyciem pentatolu sodu było niezgodne z prawem. Nie powiadomiono o tym ani prokuratora stanowego, ani rodziców Billa, a podpisy tych osób były konieczne do przeprowadzenia takiego przesłuchania. Autorka twierdziła również, że zastosowanie serum prawdy było tak naprawdę bezcelowe i nie działało w taki sposób, jak zapewniali detektywów psychiatrzy. Freeman powoływała się przy tym na wypowiedź jednego z członków amerykańskich lekarzy z dziedziny psychiatrii z lat 50. Pentatol sodu nie zmusza ludzi do mówienia szczerej prawdy.
Środek ten jedynie pomaga w uzyskaniu odpowiedzi na odpowiednio zasugerowane pytania. Działa trochę jak narkotyk, który wyzwala uwolnienie z umysłu myśli, które wcześniej ktoś zręcznie zaaplikował. Aby lepiej zrozumieć, co miał na myśli, lekarz posłużył się bardzo obrazowym przykładem. Załóżmy, że przez kilka dni ktoś powtarza ci nieustannie, że jesteś mrówkojadem. Czy jesteś mrówkojadem? Jak wielkim jesteś mrówkojadem? Czy nie jesteś mrówkojadem? Dlaczego nie chcesz przyznać, że jesteś mrówkojadem? I przypuśćmy, że nagle dostajesz serum prawdy. Bardzo prawdopodobne jest wtedy to, że na pierwsze pytanie o to, kim jesteś, odpowiesz: jestem mrówkojadem. Kilkanaście lat później wiedza o tym była już bardzo powszechna. Jednak w roku 1946 jeszcze nie do końca rozumiano działanie ludzkiego umysłu, zwłaszcza tego podatnego na sugestie. I choć Bill nawet pod wpływem serum prawdy nie przyznał się do bezpośredniego popełnienia zbrodni, jego przesłuchanie uznano za mocno obciążające. 17-latek jeszcze nie zdawał sobie wtedy sprawy, że właśnie przypieczętował swój los. Prokurator stanowy był w niebo wzięty. W końcu chicagowska policja odniosła sukces. I to jeden z największych w ostatnich latach. Następnego dnia wszystkie gazety napisały, że Bill Hirons był szminkowym zabójcą. Wtedy też nastąpił prawdziwy wysyp dowodów przeciwko niemu. Nagle świadkowie zaczęli rozpoznawać Billa. To właśnie on kręcił się w pobliżu budynków, w których doszło do zabójstw. Jego alter ego, czyli George, przejmował nad nim kontrolę. Automatycznie Bill stawał się wtedy leworęki. Miały to potwierdzić wyniki medycznych eksperymentów, choć wyników przeprowadzonych wtedy badań nigdy nie przekazano opinii publicznej. Okazało się również, że odcisk palca znaleziony na framudze drzwi łazienki pani Brown, który wcześniej nie pasował do Billa, nagle stał się jego odciskiem palca. Obrońcy Hirinsa zwrócili wtedy uwagę, że przy identyfikacji zupełnie zlekceważono wytyczne FBI związane z prawidłowym dopasowywaniem odcisków do sprawców. Instrukcja Federalnego Biura Śledczego z roku 1946 mówiły wyraźnie: aby przypisać odcisk palca do określonej osoby, należy wykazać zbieżność linii papilarnych w co najmniej 12 punktach kontrolnych. Tymczasem w tym przypadku takich punktów odnaleziono zaledwie 7, a więc stanowczo za mało, aby stwierdzić, że ten konkretny odcisk palca należał do podejrzanego. Ale to nie wszystko. Znaleziony odcisk był zaledwie fragmentaryczny. Dlatego wyznaczono policyjnego eksperta, aby na podstawie zachowanego odcisku dorysował brakujące linie papilarne. Jak wykazała pisarka Lucy Freeman w swojej książce, 5 na 7 zbieżnych punktów kontrolnych pochodziło właśnie z tej dorysowanej części. To jednak nie przeszkadzało prokuraturze w sporządzeniu aktu oskarżenia, podobnie jak wyniki przeprowadzonego 3-krotnie testu na wykrywaczu kłamstw. Specjalista wykonujący te badania określił ich wyniki jako niejednoznaczne, które w postępowaniu sądowym należy określić jako korzystne dla badanego. Prokurator miał jednak zupełnie inne zdanie na temat wszystkich dowodów. Jego przekonały. Na horyzoncie coraz wyraźniejsza stawała się jego przyszłość jako kongresmena. Gdy zaczęło dochodzić do niego coraz więcej głosów, że przeprowadzone śledztwo nie do końca było prawidłowe, a wina podejrzanego nie była taka jednoznaczna, prokurator stanowy postanowił nie ryzykować. Zbliżający się proces mógł wywrócić całą sprawę do góry nogami i wywlec na światło dzienne to, że policja nie do końca prawidłowo nakłoniła oskarżonego do przyznania się. Zaproponował więc Billowi rozwiązanie idealne. Jeśli podejrzany przyzna się dobrowolnie przed sędzią do popełnienia 3 zabójstw, prokuratura odstąpi od procesu, w którym niewątpliwie zostałby skazany na krzesło elektryczne. W zamian otrzyma dożywotnie więzienie. Może nie ujrzy już wolności, ale przynajmniej będzie żył. A Bill nie chciał umierać. Dlatego się zgodził.
Jego oficjalne przyznanie się do winy wyznaczono za 7 dni. Tymczasem już następnego dnia we wszystkich chicagowskich dziennikach pojawiły się artykuły cytujące jego przyszłe przyznanie się. Zawierały makabryczne szczegóły popełnionych zbrodni oraz zmyślony wywiad ze szminkowym zabójcą, czyli Billem, który wziął na siebie całą winę. O tym, co powiedział prasie, dowiedział się z więziennego radia. Aby pomóc Williamowi w przypomnieniu sobie wszystkich okoliczności dokonanych przez niego zabójstw, do jego celi dostarczono egzemplarze gazet zawierających jego przyznanie się do winy, które miał złożyć dopiero za kilka dni. Dodajmy, wyjaśnienia, które zostały zmyślone przez jednego z dziennikarzy. Wydawca zataił ten fakt, bo liczyła się tylko sprzedaż dziennika. Autor zataił to, że cały artykuł był całkowicie wyssany z palca, bo otrzymał za jego napisanie pokaźną premię. A policja milczała, bo dzięki temu istniała duża szansa, że oskarżony nie pomyli przed sędzią żadnych szczegółów, dzięki czemu jego przyznanie się będzie wiarygodne. Dziś brzmi to może absurdalnie, ale takie były wtedy czasy. Bardzo ciężkie czasy dla ludzi oskarżonych o cokolwiek, winnych czy nie. Nie istniały jeszcze prawa Mirandy. Nie było prawa do zachowania milczenia ani do adwokata z urzędu. Przyznanie się do winy było często ważniejsze niż same dowody lub ich brak. Jak później Bill powiedział autorce Lucy Freeman, gra toczyła się o jego życie. Od policjantów usłyszał, że gdy się nie przyzna, będzie go czekał proces. I wtedy na pewno zostanie skazany na karę śmierci. Nie chciał umierać na krześle elektrycznym. Miał jeszcze całe życie przed sobą. Wierzyłem w zapewnienia moich obrońców, że stosunkowo szybko uzyskam zwolnienie warunkowe i będę mógł wrócić do domu. Dlatego zgodziłem się na wszystkie warunki prokuratora stanowego. 7 sierpnia 1946 roku wziąłem na siebie całą winę. Przyznałem się do popełnienia wszystkich 3 zabójstw oraz zaakceptowałem 3 wyroki dożywotniego pozbawienia wolności. Mój proces został odwołany. Jednak wbrew temu, co obiecali mu obrońcy, przez następne lata jego kolejne wnioski o zwolnienie warunkowe były stanowczo odrzucane. Wtedy William odwołał swoje przyznanie się do winy. Twierdził, że został wrobiony przez policję. Nikt go już wtedy nie słuchał. Uznano, że miejsce potwora jest w więzieniu. Badająca jego sprawę w roku 1954 Lucy Freeman, dzięki swoim kontaktom, których nigdy nikomu nie zdradziła, dotarła do policyjnych akt. W swojej książce stwierdziła później, że znalazła prawdziwego mordercę. Według policyjnych raportów, tuż po odnalezieniu rozczłonkowanych zwłok małej Suzy, detektywi wytypowali głównego podejrzanego. Był nim 42-letni Richard Thomas z Arizony, włóczęga od roku przebywający w Chicago. Jego wygląd pasował do rysopisu, podobnie jak wiek. Był leworęczny, a jego charakter pisma bardzo przypominał ten z listu z żądaniem okupu. Wcześniej był karany za włamania oraz porwanie dziecka. Został nawet zatrzymany i podczas pierwszego przesłuchania przyznał się do porwania i zabicia 6-letniej Suzy. I wtedy stała się rzecz dziwna. Gdy tylko aresztowano Billa, Richard Thomas został natychmiast zwolniony z aresztu, a jego nazwisko skreślone z listy podejrzanych. Dlaczego? Nikt tego nie wiedział. Gdy kilka lat później autorka próbowała tym razem oficjalnie uzyskać dostęp do chicagowskich akt Thomasa, okazało się, że cała dokumentacja zaginęła. Podobnie jak transkrypcja przesłuchania. Richard Thomas zmarł w 1974 roku w więzieniu w Arizonie. Czy komuś zależało, aby prawdziwy winny został wypuszczony, a za jego zbrodnie odpowiedziała zupełnie przypadkowa osoba? Takiego zdania była Lucy Freeman, ale jak zawsze podkreślała, ona sama nigdy nie poznała odpowiedzi na to pytanie. Bill był wzorowym więźniem. Choć do końca życia starał się o zwolnienie, nigdy go nie uzyskał. Nawet po tym, jak wiele organizacji pozarządowych skierowało kilka petycji do Federalnego Biura Więziennictwa. W swojej celi spędził 66 lat.
Tym samym stał się najdłużej osadzonym więźniem w historii stanu Illinois. Zmarł w 2012 roku w wieku 83 lat na powikłania po cukrzycy. Już wtedy prawie w ogóle nie widział i poruszał się na wózku inwalidzkim. Przez ostatnich kilkadziesiąt lat amerykańscy pisarze z gatunku true crime opisywali jego sprawę. I żaden z nich nie wierzył w jego winę. Ich zdaniem był on tylko kozłem ofiarnym, aby policja mogła odnieść szybki sukces i uciszyć falę krytyki, jaka na nich się wówczas wylała. Jednak w to, że faktycznie był on seryjnym zabójcą, niezmiennie wierzą przedstawiciele amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Bez cienia wątpliwości wskazują, że sprawa szminkowego zabójcy oraz uprowadzenia i śmierci małej Susie już dawno została rozwiązana, a winny zbrodniarz poniósł zasłużoną karę. Ale czy na pewno? Odcinek powstał na podstawie książki autorstwa Lucy Freeman, zatytułowanej Before I Kill More z roku 1955. Wykorzystano również książki oraz opracowania takich autorów jak Dolores Kennedy, Christopher Barry Dee, Dirk Gibson, Dwayne Walker, Jack Rosewood i Adam Higginbottom z magazynu GQ. Część informacji pochodzi ze studium psychiatrycznego Williama Irensa, opublikowanego w roku 1948 w magazynie naukowym Journal of Criminal Law and Criminology.